Co tu się dzieje? Patrzcie na to! Co to jest? Co to są za jakieś nowe stwory? Mamy pilot w ogóle z dwoma antenkami, z trzema guzikami. W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie najnowsze trailery do Garten of Banban 4, który na pewno będzie miał swoją oficjalną premierę jeszcze w tym roku. Jeżeli jesteście ciekawi, co wydarzy się w Garten of Banban 4, to obowiązkowo w tym momencie kliknijcie łapkę w górę. Tak jak to zrobiliście pod poprzednim odcinkiem z oglądania trailerów, pod którym zostawiliście aż 25 tysięcy łapek w górę. I jest to przeogromny wynik, za który wam bardzo serdecznie dziękuję. I jestem pewien, że pod tym odcinkiem uda wam się pobić ten rekord i zostawić aż 26 tysięcy łapek w górę. To tylko o 1000 więcej, więc na pewno dacie radę. No i najważniejsze, napiszcie w komentarzu hashtag Broku, ponieważ dzisiaj pan Broku stoczy największą walkę w swoim życiu. A jeżeli ty, drogi widzu, czekasz na Garten of Banban 4, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj, aby nie przegapić tej premiery. Wow, The Jester, czyli postać z Garden of Banban 4, tajemnicza postać, i mamy tutaj tajemnicze drzwi, które prowadzą do jego pokoju. Co to jest? Czy to jest jakiś dinuch? Ej, halo, Flotar, wołamy Flotara, bo to jakieś dinuchy będą w Garden of Banban. Co tu się dzieje? Wow, mroczna pustka, wszystko ogarnęło mroczne... Co to za napis? Muszę go przeczytać. Kiedy światła zgasną. Oj, wtedy może zrobić się bardzo niebezpiecznie. Więc lepiej, żeby światła nie zgasły, a my idziemy dalej zobaczyć, co tu się kryje, tajemnicze drzwi Jestera. To będzie naprawdę przerażająca postać błazna i wydaje mi się, że to jest Tamakachi i Chamataki, ale nie mam pewności, chociaż widzieliśmy, co tam było. Z tego, co widzę, to jest jakiś dziwny pokój, który został przedzielony na dwa kolory i po środku rosną kwiaty. Niemniej jednak podziemia przedszkola Garden of Banban stają się coraz bardziej mroczne i co tu się dzieje? Wszędzie są te windy? Co to jest? Nothing shines me there. Nothing me... Co to za napis był? Widzowie, musicie wszystko to rozszyfrować. O co tutaj chodzi? Tutaj naprawdę dzieją się jakieś dziwne rzeczy i ja jestem ciekaw i naprawdę jestem podjarany Garden of Banban 4, bo to, co tutaj widzimy, to jestem po prostu w szoku. Jest pełno tutaj tych wind, które nas transportują, więc ten kompleks musiał być naprawdę przeogromny. Co to za pomieszczenie z drzwiami? To wygląda niezbyt dobrze, powiem wam szczerze. Tyle drzwi i wszystkie czerwone. Czy to są drzwi Banbana? Wow. Teraz pewnie się zastanawiasz, kto skrywa się tutaj? Oj tak, zdecydowanie zastanawiam się, kto się tutaj skrywa, bo nie ma co ukrywać. No, to będzie naprawdę coś wielkiego. Jestem ciekaw, czy zobaczymy tutaj tego potwora. Są jego macki. Co? On jest... On musi być jakiś duży, naprawdę. Na obrazku może i nie wygląda na dużego, ale coś czuję, że będzie jakiś wielki... Co to jest? Czy to są backroomsy? Co tu się dzieje? Oj, zabiera swoje macki. I nie ma co ukrywać, to wszystko może się wydarzyć w Garten of Banban 4, które będzie miało swoją premierę prawdopodobnie za 2 miesiące, bo tak szybko twórcy potrafią stworzyć kolejną grę. A tymczasem pokój z dinuchem niebieski. Co to jest w ogóle? Co tutaj... To jest kolejny jakiś potwór. To jest taki... Co? Nie. Wow, ile ich tu jest. Patrzcie na to. Garden of Banban 4. Co tu się dzieje? Patrzcie na to! Co to jest? Co to są za jakieś nowe stwory? Mamy pilot w ogóle z dwoma antenkami, z trzema guzikami i pan słonik, z tego co widzę, pokonał pana Brokuła. What the hell? Jaka walka! Dobra, ale jaka jest nasza rola tutaj? Co my musimy tutaj zrobić? A my musimy odkręcić rury i chyba zalać to miejsce wodą? Tak mi się wydaje. I wtedy pan Broku urośnie bardziej, a pan słonik przegra. Chociaż słonie też jakby potrafią w swoją trąbę wziąć trochę wody, więc kto wie. Niemniej jednak to wygląda bardzo dziwnie. Patrzcie na to, on wstał. Dobra, ale wy się... Czemu wy się bijecie? O co chodzi? Wow, puścił korzenie i go podniósł. Co to jest? Kolejny potwór. Ja po prostu w to nie wierzę. Widzowie, kto by się spodziewał, że społeczność Garden of Banban zrobi lepsze trailery niż oryginalna gra. Niemniej jednak oglądamy dalej, bo jestem ciekaw, co się wydarzy. Patrzcie na ten jakościowy dronik, te tekstury. Okej, dronik złapał jakąś... Tak, teraz dronikiem trzeba podłączyć wodę, czy... O, trzeba polecieć dookoła i złapać tego potwora prawdopodobnie. Tak to wygląda. Co tu się dzieje? W ogóle ten pilot ma 3 guziki, rozumiecie to? I jeszcze to jest jakiś trzeci potwór. Nie mam pojęcia, jak się te potwory nazywają. Możecie dać znać w komentarzu, bo jestem naprawdę ciekaw. I patrzcie na to, puszczamy tutaj jakieś węże. Co tu się dzieje? Dronik lata, FPS-y spadają, a pan Broku się broni. On jest jakimś bossem, czyli oni wszyscy mi pomagają go przewrócić? Okej, czyli słonik jest przyjazny, ten drugi niebieski koleś też jest przyjazny. Natomiast Broku ewidentnie... Co jest grane? Wszystko się zawaliło.
What the hell? Co tu się dzieje, widzowie? Ja już nie ogarniam. Wszystko się zawaliło, my spadliśmy kolejne piętro niżej. Niebieski potwór potrzebuje pomocy. O-o, czy damy radę go uratować? O nie, spadnie, prawdopodobnie spadnie. O nie, Broku został przygnieciony. Co się dzieje? Czy wszyscy przeżyli? To jest dobre pytanie. Czy wszyscy przeżyli, czy pan Broku zginął i czy pan Broku faktycznie był tą złą postacią? To mnie najbardziej ciekawi. Ewidentnie słonik jest naszym przyjacielem i przeżył, tak więc ja się z tego mega cieszę. Natomiast co do innych postaci, to już musimy zobaczyć. Niebieski kolega też przeżył. To jest jakby chyba mors taki, albo taki niedźwiedź niebieski, coś na tej zasadzie. Ile tych mutantów tutaj powstało, to jest po prostu głowa mała, no patrzcie na to. Ale pan Broku na szczęście zginął i wydaje mi się, że pan Broku był tym złym. Ewidentnie pan Broku był tym złym. Okej, okay. On sprawdzi go, a my tymczasem chyba możemy się stąd ewakuować, na to wychodzi. Słoniku, czy możemy sobie stąd iść? Chyba tak. O nie, i teraz to będzie. O nie, to jest tu... A, czyli po walce będzie pomieszczenie z tym... z błaznem. Oj. To be continued. A więc głównemu bohaterowi nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić, co się kryje w pokoju błazna. I patrzcie na to, ten pokój ewidentnie jest przerażający. Jakieś kwiaty tutaj rosną. To jest nietypowe dla przedszkola Garten of Banban. Takie rzeczy tutaj... O nie, zabarykadowane drzwi. To oznacza tylko jedno, że tutaj nie wolno wchodzić. Karteczka. Dzień 47. Ostatni dzień eksperymentów. Wszystko poszło zupełnie inaczej niż to planowaliśmy. Muszę opuścić to miejsce i tobie radzę, abyś też to zrobił, Jay. Czyli ewidentnie lepiej w tym miejscu nie przebywać i lepiej tutaj nie wchodzić. I lepiej to miejsce opuścić. O nie. Wow, co to jest? Co to jest to żółte wielkie? Ile tu jest tych potworów? Oko, to jest oko! Tam jakieś oko patrzyło! Oh my god, dobra. Co to jest to żółte? Ja się zastanawiam. I czemu to jest takie ogromne i patrzy ze wszystkich... Ze wszystkich drzwi! Każde drzwi, które się otwierają, to ma jakiś pazur swój. Co jest? Kolejne oko, uciekaj. I jeszcze jedne, dobra, ostatnie drzwi. Czerwone to już wyjście, czerwone to już na pewno wyjście. I uwaga! Spadamy jeszcze głębiej do... O nie, spadamy do tego miejsca. Wszędzie są czerwone drzwi. Gdzie nie spojrzeć, tam czerwone drzwi. Oj, to się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Co to był? Przepraszam bardzo, czy to była kolejna nowa postać? To pomieszczenie z drzwiami wygląda naprawdę przerażająco. I tutaj zobaczymy nową postać, która nazywa się Hanky Jake. I to jest ta postać, którą widzieliśmy przed chwilą, ta różowa bodajże. I dziwne jest to, że on ma aż tyle drzwi. Czy on się tutaj pojawi? Jest! Co jest, granio? To jest jakiś goryl wielki różowy. Hanky Jake i porwał nas. Pytanie jest następujące, dokąd on mnie niesie? Co tu się dzieje? Okej? Okay. Ile ich tam było? Tam było cała masa tych nowych potworów i wypuścił nas tutaj i zniknął. Pytanie, czy on jest przyjazny, czy po prostu jakby... Siema? On chyba nie jest przyjazny. On może się przemieszczać między drzwiami. Ich jest więcej! To nie jest tylko jeden potwór, ale jest ich naprawdę więcej i każdy z nich chce chyba nas dorwać, tak mi się wydaje. A przynajmniej tak to wygląda. O nie, oni zbudowali to miejsce. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Co jest grane? Czemu tu jest Tetris? Jeżeli to będzie naprawdę w Garden of Banban 4, to ja nie wiem, układanie Tetrisu jakoś totalnie nie pasuje do tego. Niemniej jednak, jak zobaczycie sobie, że nasz pilocik ma dwa guziki i dwie antenki, to mogliby dodać do Garden of Banban 4. Bo nie ma co ukrywać, jest to jedna z ciekawszych rzeczy i kolejne klocki spadają, a on nas próbuje tutaj dorwać, więc będziemy musieli jakoś tutaj wykonać tę misję z tego, co widzę. Ułożyć dobrze klocki, oczywiście to nie są klocki takie w 100%, bo to są jakby kontenery, tylko że one spadają wolno i idealnie do siebie pasują, co jest jeszcze dziwne, więc wychodzi na to, że ci pracownicy mieszkali tutaj w tych podziemiach? Ja bym nie chciał, uwierzcie mi, ja bym tutaj nie chciał. Okej, atakuję, kolejny klocek, czy to się już udało zrobić? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze z jednej strony trzeba podejść, z tego co widzę, i prawdopodobnie damy radę mu uciec, musimy dać radę, no musi się dać. Czy to jest jego język, czy to jest...
Czy to jest jego maska? Co to do cholery było? No i z tego co widzę leci ostatni klocek, więc prawdopodobnie udało nam się wykonać tę misję. Chociaż nie, jeszcze lecą klocki. Co jest grane? Czy możemy w końcu się stąd wydostać? O co chodzi w tych trailerach? Naprawdę widzowie, to się robi coraz bardziej dziwne i nie mogę w to uwierzyć, że trailery są lepsze od oryginalnej gry. Naprawdę, oglądanie trailerów jest jak oglądanie prawdziwego filmu albo prawdziwej jakiejś sceny z Garden of Banbind, do takiego ulepszonego 10 razy. Niemniej jednak spadliśmy na dół i coś tutaj się Czam ataki i tam ataki, tylko nie oni. O nie, oni tutaj są. Czyli on spadł w Garden of Banbind 3 i znalazł się tutaj w Garden of Banbind 4. Rozwala kontenery, a nasz główny bohater po prostu sobie ucieka między nimi, co nie? Tak więc ciekawe, czy przeżyje. Jest! Różowy Hunky Jake nam pomógł, czyli to jest jednak przyjazna postać.